Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy Chwila Prawdy. Teleturniej TVN emitowany w latach 2002-2004, opierający się na japońskim formacie Happy Family Plan. Teleturniej ten był prowadzony przez Zygmunta Heizera i emitowany raz w tygodniu w poniedziałek po godzinie 20, tak gdzieś 20:40, coś w tym stylu. Były też 20:10, emisja o 20:10, no coś w tym stylu. I chyba przez jeden sezon był emitowany we wtorki, ale nie jestem tego pewien, nie pamiętam dobrze. W każdym razie, Chwila Prawdy to był bardzo prosty teleturniej, gdzie całe rodziny mogły wygrać różne nagrody. Samochody, sprzęt AGD, RTV, zabawki, no i inne rzeczowe nagrody, rowery na przykład dla dzieci, etc., etc., etc. Na czym gra polegała? W każdym odcinku, który trwał grubo ponad godzinę, to było chyba około 80 minut, startowały 3 rodziny. No i cóż, w przypadku każdej z tych 3 rodzin procedura była prosta. Po pierwsze, najpierw wyświetlano film, w którym przedstawiano rodzinę. Zygmunt Heizer jechał do nich, rozmawiał z nimi, prezentowano nagrody, jakie wybrali. No i następnie rodzina otrzymywała zadanie. Po prezentacji zadania prowadzący informował rodzinę, który z jej członków to zadanie będzie musiał wykonać w studiu. Za 7 dni, ponieważ na przygotowanie był okrągły tydzień. No i cóż, po tym tygodniu rodzina przyjeżdżała do studia, wchodziła do studia, była krótka rozmowa, potem prezentacja filmu z przygotowań. Każda rodzina musiała nakręcić film z przygotowań, jak się przygotowywali do tego zadania, właśnie ten jeden wybrany członek, jak się przygotowywał do wykonania tego zadania. No i cóż, no i po emisji tego filmu, kręconego najczęściej kamerami VHS, przystępowano do zadania. Zanim jednak przystąpiono do zadania, odsłaniała się ta oto kotara, tutaj była taka kotara, ona się odsłaniała i tutaj stały nagrody. Nagrody wybrane wcześniej przez rodzinę. No i cóż, no i po prezentacji, przypomnieniu tych nagród, przystępowano do zadania. Zadania były różne. I pamięciowe, i fizyczne, i precyzyjne. Takie zadania, których na pierwszy rzut oka nie można było pokonać. Nie można było ich zrobić. Zadania miały limit czasu lub ich nie miały. No. No i cóż, no i wykonanie tego zadania decydowało o tym, czy rodzina wygrywała nagrody, czy nie. Bo jeżeli jeden z uczestników wykonał to zadanie, wtedy rodzina zgarniała nagrody, jeżeli nie, wtedy otrzymywali nagrody pocieszenia, tylko i wyłącznie. No i cóż, no i był kiedyś taki odcinek, pamiętam, że było takie zadanie, gdzie należało pałeczkami przełożyć 30 ziaren kawy z jednego talerza na drugi talerz. Oczywiście takimi pałeczkami do chińskiego jedzenia. Nie, no i właśnie to zadanie przerabiano w tym programie 2 razy. Pierwszy raz z uczestniczce ta sztuka się nie udała. A drugi raz to zadanie zostało wykonane ze skutkiem pozytywnym i drużyna wygrała nagrody. I co ciekawe, polska uczestniczka, która wykonała to zadanie, wówczas była jedyną uczestniczką na świecie, której to się udało, ponieważ nigdzie indziej tego zadania nie wykonano. No i tyle w temacie. No i cóż, no i tak wyglądała procedura. Tak wyglądały zasady teleturnieju Chwila Prawdy. Co należy jeszcze powiedzieć? Należy jeszcze powiedzieć to, że jeśli chodzi o scenografię, o wystrój ogólnie studia, bazowano na wersji brytyjskiej, która nosiła nazwę The Moment of Truth. No i może to się pomylić z innym teleturniejem Zygmunta Heizera, czyli z Momentem Prawdy, ponieważ no, tutaj Moment of Truth i tu Moment of Truth. No ale ten Moment of Truth akurat na polskim rynku nazywa się Chwila Prawdy. A jeśli chodzi o muzykę, to wykorzystano muzykę z kolei z wersji niemieckiej, która była emitowana na Sundance, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Ale wszystko, całość bazowała na japońskim teleturnieju, jak już powiedziałem, Happy Family Plan, który był emitowany na antenie stacji TBS. Jeżeli będzie sposobność, też kiedyś zrobię na ten temat odcinek. No i to wszystko, jeśli chodzi o polską wersję teleturnieju Chwila Prawdy. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!